Cześć, witajcie. Dzisiaj 6 czerwca roku 2023 i umownie 50 lat temu. Dlaczego umownie? Bo nie do końca jest to stwierdzone, czy dokładnie 6 czerwca roku 1973 rozpoczęto produkcję Fiata 126 w Polsce, ale tą datę się właśnie przyjmuje za odpowiednią, czyli dokładnie 50 lat temu zaczęła się historia tego samochodu, który zmotoryzował PRL, który dzisiaj chcę Wam zaprezentować. Zapraszam. I na samym początku pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie Auto Dutkiewicz, jarocińskiemu dealerowi Fiata za udostępnienie mi tych wspaniałych bolidów do recenzji. Wiecie doskonale, że kiedyś pracowałem u nich jako diagnosta, że często u nich pokazuję moje samochody. No a dzisiaj to oni przeszli samych siebie, żeby pomóc mi w realizacji tego odcinka. Serdeczne dzięki. Patrzcie, jakie piękne pszczoły. Od najstarszych do najmłodszych kilka wersji. Miałem jeszcze Bisa. Niestety Bis nie dojechał, uległ awarii. Wiecie, co znaczyło w nomenklaturze handlarskiej Bis? Bierz i spadaj. Tak mówiliśmy jako handlarze o Bisach, ale to był samochód mocniejszy od zwykłego malucha z dwoma bagażnikami, chłodzony cieczą, więc dowcip, że w stylu poszukaj mi chłodnicy w maluchu, do niego absolutnie nie pasował. Niestety Bis nie dojechał. Wyprodukowano ich w latach 87-91 nieco ponad 190 tysięcy egzemplarzy i tylko kilkanaście tysięcy trafiło na krajowy rynek. Reszta była eksportowana. Ale mamy do dyspozycji kilka pięknych pszczół i za chwilę opowiem Wam mnóstwo z ich historii. Jeżeli gdzieś się pomylę, to poprawcie mnie w komentarzu jako były handlarz, miałem około 400 tych samochodów w swojej karierze handlarskiej z ojcem. Do dzisiaj bardzo pozytywnie wspominam ten czas. No i jest to dla mnie czas szczególny, ze względu na to, że jeden z tych maluchów był dla mnie bardzo szczególny. Sprzedałem go pewnej dziewczynie, o czym powiem później. Spójrzcie, jak te fastbacki, bo tak określano malucha, jak te fastbacki prezentują się z tyłu. Powiem, że samochód w roku 72 zajął 6. miejsce w plebiscycie Car of the Year. We włoskim Casino produkcja ruszyła wcześniej, bo już we wrześniu roku 72. Po wielu zawirowaniach i perypetiach, różnych umowach podpisywanych przez nasz rząd i Fiata, udało się wystartować produkcję w roku 73, umownie 6 czerwca, realnie pod koniec lipca. Święto Odrodzenia Polski 22 lipca, to było świętowane w PRL-u i wtedy chyba oficjalnie zaprezentowano ten samochód, a kilka dni później ruszyła jego produkcja i pierwsze egzemplarze do właścicieli trafiły już w sierpniu roku 73. No i jeszcze w tym momencie chciałbym Wam polecić książkę Maluch, wielka podróż małego Fiata z ziemi włoskiej do Polski. Autora pana Przemka Semczuka, gorąco polecam. Sam już prawie ją przeczytałem, mnóstwo cennych informacji dotyczących naszego narodowego skarbu motoryzacyjnego, pewnie tak mogę o nim powiedzieć, a także okresu, w którym był wytwarzany, czyli okresu PRL-u, dla wielu szczęśliwego okresu w historii naszej ojczyzny. Serdecznie polecam, mnóstwo ciekawych informacji tu znajdziecie. Dla mnie najładniejsze listwy miał FL, tylny błotnik, przedni błotnik, taka wypustka i listwa u dołu drzwi, przy czym no, pod tymi listwami często był bałagan w postaci rudej, oczywiście mam na myśli rdze. Jeśli chodzi o komforty, komforty miały listwę ozdobną w tym miejscu. Ta listwa też była taka wzmacniana płaskownikiem, była strasznie ciężka w porównaniu z tą, bo ta jest samym plastikiem. Też pod tą listwą niestety gromadziła się rdza. Z chwilą wejścia w życie EL-a nie było listwy, to jest chyba biedna wersja, bo nie ma tutaj takiego paska. Miały w tym miejscu naklejany taki gumowy pasek, miał tylko chronić drzwi, ale listwy jako takiej już w tym momencie nie było. Emblemat od 77 roku, od pierwszej modernizacji, był na środku przedniego pasa. Od momentu, jak wszedł FL, emblemat powędrował na lewą stronę, gdzieś tam powiedzmy blisko reflektora. Później jak weszły EL-e, to już paski Fiata powędrowały znów na środek przedniego pasa, przy czym pas nie ma tego przetłoczenia. Zauważcie, jakie przetłoczenie miały FL-e. Miały przetłoczenie w tym miejscu i w tym miejscu trudniej się je szpachlowało. Tu już się szpachlowało wszystko na okrągło. W tym momencie, czy w tym miejscu nie było przetłoczenia. No i z naszym kochanym maluchem wiąże się mnóstwo dowcipów i choćby jeden w tym filmie muszę Wam przedstawić. Jest to chyba najlepszy dowcip, jaki słyszałem o maluchu. I już zaczynam. Wchodzi gość do baru i prosi o bigos. Po czym cały czas robi pieprzony maluch, pieprzony maluch, pieprzony maluch. Kelner przynosi mu bigos i mówi: panie, co pan tak tego malucha wyzywasz? A gość na to: panie, widzisz pan moją ciężarówkę? No widzę. Widzisz, że jest dzisiaj śniegu? Po same kolana. No i jadę sobie tą moją ciężarówką i nagle wpadam w zaspę. I nic, do przodu nic, do tyłu nic, stoję. Koła buksują, nie mogę jechać. Przyjeżdża inna ciężarówka, podczepiamy linkę, próbujemy wyciągnąć, nic. Przyjeżdża kolejna ciężarówka, we dwie, w dalszym ciągu nic. Po chwili przyjeżdża jeden traktor, drugi traktor, jedna linka, druga linka, próbują na wszelkie możliwe sposoby mnie wyciągnąć i nic. No i po chwili pojawia się gość w pięknym, czerwonym maluchu i mówi: panie, masz pan linkę, to dawaj pan, pana wyciągnę. A ja na to do niego: panie, jak pan mnie tym maluchem wyciągniesz z tej zaspy, to ja panu w nagrodę laskę zrobię.
pieprzony maluch. Bardzo ważne, żeby dbać o drożność tych otworów spustowych, bo tu często jak w handlarskich czasach kupowaliśmy z ojcem maluchy, to jak wyjąłeś zapasówkę, to w tym miejscu był basen pływacki i kijanki mogły sobie pływać, tak na marginesie. Te otwory były zatkane i tu wszystko korodowało. Tu jest blacha, dzwon, zdrowizna i stara tabliczka znamionowa. Ten tu egzemplarz to jest 77 rok i szczerze wam powiem, że właśnie nie pamiętam, kiedy te nowe tabliczki znamionowe wprowadzono. Nowe, w sensie nieco inny wzór i taki polski wzór tabliczek był najlepszy, bo był rok produkcji wpisywany i nie szło nikogo oszukać, a wiecie jak doskonale jak to jest przy imporcie samochodów z zagranicy. Takie kraje jak Belgia, Francja mają datę immatrykulacji, czyli pierwszej rejestracji i w latach 90. na bazie tego było wiele przekrętów, ludzie importowali auta z tej daty pierwszej rejestracji, robili rok produkcji i to było dziwne dla mnie, albo różnie to było. Natomiast w tej nieco nowszej tabliczce znamionowej w Fiacie 126P już był rok produkcji, tak samo jak w dużym Fiacie Polonezie i wtedy do przekrętów nie dochodziło. Ale właśnie tego nie wiem i tutaj prośba do was, drodzy widzowie, czy to był 79 rok, czy 80. Jakoś w tych latach wprowadzili ten nowszy wzór tabliczki znamionowej, być może wraz z nowymi kołami, czyli ze wzmocnionym układem hamulcowym. I te zderzaki niklowane dzisiaj bardzo cenne. Myśmy na to popularnie mówili łyżwy i wszyscy handlarze mówili o nich łyżwy, maluch na łyżwach. W latach 90. nikt nie chciał malucha na łyżwach, każdy już chciał plastikowe albo tak zwane od komforta, czyli taki ten średni plastik i to był najbardziej bezpieczny zderzak, bo on miał w środku płaskownik, albo od późniejsze zderzaki od FL-a, te całkiem szerokie, te takie najbardziej pożądane, ale to był sam taki plastik, żadnego wzmocnienia, więc jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeżeli w ogóle można powiedzieć o jakichkolwiek kwestiach bezpieczeństwa maluchu, no to tylko ten pośredni zderzak, ten wąski plastik z płaskownikiem wewnątrz, dawał jakieś minimalne wzmocnienie przodu samochodu. Już jest na tak zwanym wzmocnionym układzie hamulcowym, bodajże od Fiata 127, czyli nowy wzór felg. Dla przypomnienia, tak wyglądał stary, również na czterech szpilkach. Tak wyglądał nowy, tu już są szpilki o rozmiar większe. Dla mnie osobiście te felgi są znacznie ładniejsze i z tym właśnie plastikowym kołpaczkiem wewnątrz, na początku były takie metalowe, trudno to nazwać kołpaki, takie metalowe tutaj osłony w tym miejscu, one nie wyglądały tak atrakcyjnie, do tego stanowiły kolejną masę niepotrzebną w tym samochodzie, a te plastikowe ładnie wyglądały, no i były lekkie. I ten już na nowych kołach, ale w dalszym ciągu na łyżwach jest wyprodukowany w roku 83. Jak widzicie, to już jest ten nowszy wzór tabliczki znamionowej i 1983 i w przypadku malucha o żadnych przekrętach, jeśli chodzi o rok produkcji, a datę pierwszej rejestracji, nie mogło być mowy. Co dotyczy jednostek napędowych, to na początku oczywiście były 600-ki, przy pierwszej modernizacji w roku 77 zaprezentowano 650-kę, nieco dłużej tą 600-kę jeszcze produkowano, a później już z niej zrezygnowano, były tylko 650-ki, dokładnie 594 miała 600-ka, 652 cm3 miała 650-ka. Bis to była 700-ka, bodajże 703 cm3, on był w zasadzie najmocniejszy, jak to mówiliśmy handlarze, tu jest motor od Lancii, możesz to śmiało brać. Bisy miały jedną wadę, gotowały się, tak brzydko mówiąc, czyli gotował się w nich płyn chłodniczy. Tam coś było źle rozwiązane, trudno mi wnikać co. W każdym razie mieliśmy, pamiętam, za handlarskich czasów 6 bisów i z każdego byłem mega zadowolony, te auto rzeczywiście były szybsze. Co należało zrobić przy bisie? I tu pozdrawiam pana Bogusia i pana Marysia, mechaników od samochodów z tamtych czasów, mega fachowcy. Oczywiście tutaj o Jackach to już nie wspomnę, oni są właścicielami serwisu Fiata, więc oni wszystkie maluchy doskonale do dzisiaj potrafią naprawić. Ale do czego zmierzam? Jeśli chodzi o bisy, to mieliśmy taki własny patent, po prostu po zakupie. Wyjmowaliśmy termostat, trzeba było w nim nawiercić mały otworek, żeby cały czas krążył płyn. Bo w momencie, jak ten termostat się otwierał samoczynnie od temperatury, to często bywało już zbyt późno, po prostu bis się gotował. Nie wiem, może tam przepustowość cieplna była źle dobrana, nie mnie w to wnikać. Na pewno projektowali go 100 razy lepsi inżynierowie, aniżeli ja, ale rzeczywiście bisy się gotowały. Natomiast jeżeli zrobiłeś ten drobny patent, nawierciłeś otworek w termostacie i bis się nie gotował, to był świetny samochód. Nominalnie maluch był na 12-kach 135. Tu są alufelgi. To są chyba alufelgi od Cinkusia, z tego co widzę. No i to są 13-ki. Bisy były na 13-kach, więc miały większe koła. Tutaj to nie są koła od malucha, nie sugerujcie się tym, to jest po prostu ładny wzór alufelg. 155, 65 na 13. Chyba nawet bisy miały węższe koła aniżeli 155, o ile dobrze pamiętam. Były też różne wersje specjalne i prototypowe. Były browny, redy, blacki i silvery. Browny, redy to były wersje eksportowe produkowane w Polsce. Black, silver to były wersje produkowane we Włoszech, bogacie wyposażone. Znacznie droższe. Jeżeli w ogóle takie samochody gdzieś w Polsce ktoś ma, no to się może cieszyć. To jest bogatym człowiekiem, bo te samochody dzisiaj to prawdziwy unikat. Był też 126 Steyr Puch produkowany w Austrii w zakładach Steyra z ogrzewaniem spalinowym Eberspechera. To jest taki samochód wyprodukowany w 2069 egzemplarzach dokładnie na potrzeby tamtejszego rynku. Te maluchy miały służyć do tego, żeby jeździć po Alpach. Były różnego rodzaju prototypowe amfibie. Był maluch w wersji dostawczej, tak zwany Bombel. Był maluch
bodajże Maluplex się nazywał, w 43 egzemplarzach wykonany. To był samochód do patrolowania plaż zamówiony przez Holendrów. Wiem, że dwa takie egzemplarze gdzieś w Polsce podobno się znajdują. 41 było wyeksportowanych do Holandii. Prawdopodobnie któreś z nich tam jeszcze pozostały w użyciu, czy pozostały sprawne. Nie wiem, nigdy nie widziałem. Widziałem tylko zdjęcia gdzieś tam w jakichś katalogach tego samochodu. Wersje eksportowe jeszcze z tych starych czasów, z lat 70. miały światło wsteczne w tej lampie zespolonej. Ta lampa była trójdzielna, miała inny kształt, taki bardziej kontur szpiczasty, tak ona wyglądała. Też nie mam takiego, żeby Wam pokazać. Można gdzieś to na pewno w internecie znaleźć. Oryginalny kabriolet nosił nazwę Bosmala. Były także kabriolety produkowane w Ostrzeszowie, homologowane w Niemczech przez tamtejsze firmy, tylko u nas w Polsce produkowane. Też takiego ostrzeszowskiego kabrio nie widziałem. Prawdopodobnie to były ciekawe samochody o dużej wartości we współczesnych czasach. Takie ciekawsze słownictwo związane z maluchami, to by Wam powiedziałem, tak? Łyżwy. Co jeszcze było? Jeszcze były tak zwane maluchy z boazerią. Maluch z boazerią to był maluch, który miał tutaj na podsuficce listewkę zamontowaną, bo jak wiadomo, te podsufitki często się opuszczały. Ta się tu akurat nie opuszcza i nie mam listewki. To było w tych starszych egzemplarzach szczególnie. Po co była ta listewka? No jak zerwała się linka do uruchomienia, to wyjmowałeś tą boazerię spod sufitki i uruchomiałeś malucha po prostu, tak jak sztylem odmiotły. No tak to wyglądało. To był maluch z boazerią. Maluch z przepaścią to był maluch bez gitary, czyli bez tej blachy osłonowej pod silnikiem. Spójrzcie, jakie miał pasy wtedy ten maluch. To jest 77 rok, przypominam. O, w taki sposób kotwiczone. Dobrze, że one w ogóle były. I tak nic ze względów bezpieczeństwa w tym samochodzie nie dawały. Jedynym elementem bezpieczeństwa to była zapasówka w maluchu. Element podatny to opona, element wzmacniany stalowy, czyli felga. Tak wyglądała kierownica w ówczesnych czasach. My handlarze na nie mówiliśmy tak zwany kijaszek, no bo to średnica taka jak małego palca. Tu wszystko jest w oryginale. Mały licznik zwany popularnie budzikiem, przez innych zwany kapliczką i na początku wyskalowany, tak jak w samochodach francuskich, do 130, nieco później do 140 i te pierwsze liczniki często zachodziły takim właśnie nalotem, jak we współczesnych samochodach zachodzą przednie reflektory. Po prostu to jest znak czasu. I uwaga, tak wyglądały pierwsze kontrolki w tamtych czasach. Generator, to jest dokładnie właśnie budzik z pierwszych wersji malucha. Tak wtedy wyglądały kontrolki. Spójrzcie, pełen zbiornik paliwa. Uwaga, to jest pszczoła zaciągnięte ssanie mechanicznie. Ciągnę za drugie cięgno, czyli linkę do rozruchu. No, nie udało się. Jeszcze raz. No pszczoła. Tu jest instrukcja obsługi, oryginał z tamtych czasów. Beżowa tapicerka w tym maluchu i tak zwany cienki fotel. Też nie pamiętam, do którego roku były robione. W 83 już raczej były grube. Nie z tą zmianą wprowadzoną z FL-em w 84 w grudniu, już wcześniej. Już wcześniej były grube fotele. Na początku były fotele takie cienkie. O jakimkolwiek komforcie nie mogło być mowy, ale przyjmijmy, że to, co dzisiaj jest niekomfortowe, to już jest po prostu znakiem czasów czy cechą tego samochodu. W latach 90. wszyscy na nie przeszyli, dzisiaj już nikt na nie nie przeszy. Jest to obiekt marzeń wielu współczesnych fanów motoryzacji czy kolekcjonerów. Ten 83 już ma taką skajkę czarną i gruby fotel. Jak widzicie, jest tu fotel znacznie grubszy, ale też jak ktoś dokładnie się orientuje, to prosiłbym o komentarz, w którym roku te grube fotele na stałe zagościły w maluchu. Tu jest gruba kierownica już też. Ona się pojawiła wraz z FL-em w grudniu roku 84. No i widzę, że są szerokie przełączniki. Przełączniki są już od EL-a, więc prawdopodobnie przełącznik zespolony uległ awarii i ktoś tu już założył przełącznik szeroki. No i zegar w tym wypadku jest już wyskalowany do 140. Za chwilę tam przejdę, żeby Wam to pokazać. O właśnie, tu już jest licznik. Tu jest w ogóle mikroskopijny przebieg tego egzemplarza, 6000 km. Tu już nie ma napisu generator, tak jak w tym do 130. Też tak samo zaszedł takim białym nalotem, no to po prostu starość weszła i tutaj są już przełączniki w taki sposób od świateł. Tak samo tu już była sygnalizacja zaciągniętego hamulca ręcznego, ale to się wszystko pojawiło wraz z pierwszą modernizacją w roku 77, to już wtedy były dostępne przełączniki w tym miejscu. I w tych starszych egzemplarzach jeszcze tutaj były takie uszczelki pod szybą. Te uszczelki były strasznie twarde i często jak były źle spasowane, a to się, wierzcie mi, często działo, to potrafiły porysać szyby. Później w FL-ach już ten problem nie istniał, bo tutaj ta uszczelka była znacznie inaczej wykonana, ona była bardziej miękka i szyby nie rysała. Tak samo to się tyczy klamek, klamki, które się pojawiły z FL-em w 84. To jest akurat 90. rok, błękit szmaragdowy. Pamiętam, żeśmy wtedy wszystkie tak zwane stare rupy na początku lat 90. przemalowywali na błękit szmaragdowy, szły na giełdach jak ciepłe bułki. Trzy puszki farby, pan Kaziu w Kotlinie malował kilkadziesiąt sztuk w tygodniu, to jest mistrz świata. I wszystkie żeśmy przemalowywali. Trzy oczywiście litry farby z Włocławka albo z Cieszyna, tylko te dwie wytwórnie farb w Polsce były. Nikt nie mówił o jakichś zachodnich lakierach. Tak to się wtedy działo. No i sprężyna w tych kasetach, a sprężyna w tych kasetach to już były całkiem inne sprężyny, tak to mogę powiedzieć.
na mój dotyk. Te drzwi w FL-ach się o wiele lepiej zamykały, aniżeli w tych. Lepiej pracowały klamki. No wierzcie mi, z doświadczenia miałem 400 sztuk takich samochodów prawie, że... Więc troszeczkę na ten temat mogę powiedzieć. Ten jest akurat 90 rok FL i generalnie w FL-ach już właśnie tych blach nie było. Spójrzcie jeszcze raz. Jakby to zamienić, to w 83 takie blachy się zdarzały, a generalnie w FL-ach był ten plastik. No ale tak to jest założone. Czyli to jest ta blacha, o której wspominałem wcześniej. Ona się pojawiała w starszych egzemplarzach, w FL-ach jej nie było. I często taki kolor felg w starszych maluchach występował. Bo tu jest jakiś srebrolem pomalowany na srebrno. W 90 roku nie pamiętam, czy był taki kolor, chyba już nie, ale w starszych takie kolory się pojawiały. Wlot powietrza, standarda i komforta, czyli od samego początku produkcji był tak zwany wąski. Tu jeszcze był tak poprzecznie prążkowany, nie mamy akurat takiego malucha dostępnego. Ten poprzecznie prążkowany występował w komforcie równolegle z plastikowym wąskim zderzakiem. Na szeroki wlot zadebiutował w maluchu w roku 88. Przypomnę, że w 87 debiutował Bis i Bis miał szeroki wlot, także w 88 jakby wzorem Bisa normalny FSM, czy Maluch, czy Fiat 126P. Używamy Maluch i niech zostanie dzisiaj w całym odcinku Maluch. Wszyscy się orientujemy, o jaki samochód chodzi. Także w 88 zadebiutował szeroki wlot i to nie jest tak, że od razu we wszystkich, bo kiedyś ktoś tam ze mną pisał na forum mojego kanału oczywiście, bo nie jestem na żadnym forum Malucha, że w 88 miał z wąskim wlotem, no to ja powiem, że miałem nie jednego 89 z wąskim wlotem, bo tak potocznie na to mówiliśmy. Po prostu tańsze wersje miały wąski wlot. Podobno jeszcze do roku 90. 90 wszystkie miałem na szerokim, ale 89 również miałem na wąskim. I jak już jestem w tym miejscu, to to jest element akcesoryjny dokładany. Ładnie ta klapa wygląda. Szeroka lampa, która się ładnie prezentuje, szeroka, mam na myśli ten plastik tutaj, tu jest wąski, spójrzcie. Ona pojawiła się również wraz z FL-em w grudniu 84 roku, a jeszcze się raz odniosę do tego z 77. To już jest wersja po pierwszej modernizacji. Wersje sprzed pierwszej modernizacji miały tutaj dwa prążki więcej na klapie i miały inaczej zrobione przetłoczenia. Jak spojrzycie jeszcze, to emblematy to już są tak jak po pierwszej modernizacji na standardzie, powiedzmy na komforcie. Potocznie go nazwę komfort, ale FL już miał emblematy do góry. O właśnie, w tym miejscu miał jeden emblemacik, w tym miejscu miał drugi emblemacik. I szybko spójrzcie na klapy EL-a, ELX-a czy Towna. Te klapy też się różnią i znów emblematy wróciły na dół. To jest egzemplarz z prądnicą. Łatwo to poznać. Z lewej strony jeszcze był regulator napięcia, potocznie nazywany reglerem. Tu jest rozrusznik, ten cięgnowy, czyli tak zwany zapalany na bat, czyli to były pierwsze w historii polskiej motoryzacji kosiarki do trawy, bo Maluch wtedy był zapalany na linkę, czyli była tak potocznie mówiąc kosiarka do trawy. Tu już jest alternator, ale to jest ten alternator ze współczesnych wersji. Wcześniej trafiały się włoskie alternatory, tak zwane Bambino. Nie mam takiego, nie jestem w stanie zademonstrować. No i tu już jest nieco inny rozrusznik, tu już jest rozruch ze stacyjki. Zatem pojawiły się na stałe alternatory, rozruch w kluczyku i duży licznik wraz z największą modernizacją, czyli grudzień 84, pojawienie się FL-a, facelifting. U nas w Kotlinie często handlarze mówili full lifting. To było niewłaściwe określenie. Właściwym określeniem jest facelifting. Co jeszcze się wtedy pojawiło wraz z FL-em? To tu dobrze widać przy łyżwie. To jest nieoryginalny tylny błotnik. Te wypustki na błotnikach tylnych, jak i przednich, przód jest oryginał z tego co widzę, pojawiły się również w grudniu 84, nominalnie od 85 roku dopiero, wraz z FL-ami. Wcześniej takich wypustek nie było. Tutaj też to widać nieco gorzej. I to już jest oryginalny błotnik w tym samochodzie. Tak to wyglądało wtedy oryginalnie. Przymocowywane były te plastiki i tu się wsuwało ten szeroki zderzak od FL-a. Kolejną zmianą, która debiutowała wraz z FL-em, to jest to przetłoczenie tutaj w rynience. Spójrzcie jeszcze, w standardach, komfortach tego nie było. W FL-u już było to przetłoczenie i od czasów FL-a za dopłatą bądź w wyższych pakietach, bo na przykład w roczniku 92 był tak zwany pakietowość. Pierwszy pakiet, drugi pakiet, trzeci pakiet, czwarty pakiet. No to od trzeciego pakietu bądź w niższych pakietach za dopłatą występowała dmuchawa czy elektrowentylator, jak ją wtedy nazywano. To również jest tabliczka z tego nowszego typu, rok 90. Pole numerowe, wszystko w oryginale. Ładny, bardzo ładny egzemplarz. Tutaj mamy rocznik 92, kolor to F854 Corsa. Często na takie kolory żeśmy je przymalowywali, o właśnie 854 numer lakieru. I spójrzcie teraz, tu jest, ten jest od nowości w Jarocinie, cały czas jeździmy o niewielki przebieg. I na polu numerowym jest takie miejsce, ono się nawet do dzisiaj, powiedzmy delikatnie mówiąc, klei. Nie wiem po co to było robione, ale często jak przychodzili na giełdę goście, którzy pierwsze w życiu kupowali Malucha, to myśleli, że jak na tym polu numerowym jest taka tutaj wklejka, jak w tym miejscu, no to przypuszczali, że to jest jakiś knyw, że ktoś tu coś grzebał, młotkował, przecinał, piłował. Nic bardziej mylnego. Tak to wyglądało w oryginale. Trzeba im było często tłumaczyć, idźcie sprawdzić do innego Malucha, a na giełdach samochodowych Maluchów w latach 90. było całe mnóstwo.
poszli, sprawdzili i dopiero się utwierdzili w przekonaniu, że jednak nikt tam nic nie kombinował. To jest jego oryginalne pole numerowe. Ten, jak widać, był w wyższej wersji wyposażeniowej, bo miał tylną szybę ogrzewaną. Ten czerwony, te poprzeczne paski. Ten czerwony nie miał tylnej szyby ogrzewanej, bieda Edition. Od nowości jest w Jarocinie. Proszę bardzo, wtedy jeszcze auto Dudkiewicz, Jarocin Wrocławska 225 nie był autoryzowanym dealerem Fiata, ale już te samochody znakował i na każdym elemencie, nawet z tyłu na lampie, ta lampa jest oryginalna, również są tutaj znaki wybite od znakowania tego samochodu na tylnej szybie, czyli do dzisiaj to się utrzymało, numer seryjny, znakowali pojazdy. Tak ludzie w tamtych czasach zabezpieczali swoje samochody przed kradzieżą. Pasy bezwładnościowe, w dodatku jeszcze czerwone. Nie wiem, czy to są oryginalne, czy nie. W każdym razie to może być wspólna cecha Malucha i Ferrari. Powiązanie Fiata z włoską wytwórnią samochodów sportowych. To oczywiście żart. Tak zwane fotele lotnicze, ale nie w oryginalnej wersji. Takie można było kupić na giełdzie samochodowej. Zdając stare, dopłacając 100-kilkadziesiąt złotych, można było sobie wymienić na taki oto komplet z pseudo zagłówkami z tyłu. Kolesie z tego żyli, przerabiali to, powiedzmy, w niedzielę na giełdzie sprzedali, wymienili, zamienili i na następną giełdę w niedzielę już mieli obrobione, obszyte, następne i znów sprzedawali. No i to, co było najcenniejsze w każdym maluchu, o to się klienci bili. Jak żeśmy stare maluchy przerabiali na wersje nieco młodsze, czyli żeśmy wymieniali liczniki, całe dyski rozdzielcze, to był największy bajer. Wprowadzony wraz z FL-em grudzień 84, szeroki licznik. Tutaj kratki nawiewu, tu konsola środkowa, często woziłem radio Pioniera, droższe niż malucha. Tu dodatkowa półeczka, regulacja nawiewów już tutaj. Tutaj cięgna, oczywiście tu nie było rozruchu, więc cięgno do ogrzewania przeszło w to miejsce. Te cięgna są szersze, w starszych wersjach były węższe, nie pokazywałem. Szeroka rękojeść, bo w starszych wersjach to było tak, że w tym miejscu było cięgno do tak zwanego włączania ogrzewania. I jak to było fajnie, jak się jeździło z dziewczynami, chcąc zrobić ciepło w maluchu, łapałeś dziewczynę za nogę i wtedy to nie było seksizmu, wtedy wszyscy się z tego po prostu cieszyli. Od 72 roku miały białe szkła kierunkowskazów. Nasze miały pomarańczowe szkła kierunkowskazów. W momencie, jak wszedł EL w roku 94, to myśmy również przeszli na białe szkła kierunkowskazów. A wcześniej do takich wersji niekiedy żeśmy sobie sami montowali białe, ale to był element akcesoryjny. No i ten szeroki wlot zapożyczony z Bisa, czy na początku debiutujący w Bisie, zamienił się z powrotem na wąski wlot w roku 94 we wrześniu, gdy zadebiutował EL. To podcięcie takie jak przy szerokim wlocie troszkę inne, ale zostało, trochę inne przetłoczenie, natomiast kratka wlotu powietrza znów wróciła do tej pierwotnej formy, aczkolwiek jest to inny wzór, nieco podobny, no i nie jest czarna, a jest taki już kolor antracytowy, jak oni to tam w czasie nazywali. Zmieniły się również lampy, z szerokiej lampy, jaka była w FL-u, do EL-a taki wzór lampy dopasowano. Inne przetłoczenia na drzwiach, to znaczy brak przetłoczeń, czyli tańsza produkcja samochodu, inne wgłębienie pod klamką, klamka innego koloru. Tu jest akurat wysoki pakiet, bo są tylne szybki uchylne, w FL-ach też mogły być, w tym konkretnym egzemplarzu nie ma. No i wzory tapicerek również się zmieniły, siedzenia są już obszyte materiałem, mają inny zagłówek, zaraz Wam zademonstruję w środku. Tak samo drzwi przednie, bez tej bocznej szybki, lustro regulowane od wnętrza. Tu jest lustro z taniej wersji, w droższych wersjach były takie lustra, jak w Bisach, takie wyglądały jak z zachodniej fury. Ale to jest również lusterko oryginalne i one do malucha, myślę, dobrze pasuje. Jest niewielkich rozmiarów, tak jak cały samochód. Kierunkowskaz do czasów FL-a był tutaj na wypustce podszybia. Tak samo widać to w starszych generacjach. Od momentu EL-a jakby zszedł nieco niżej na przedni błotnik i wygląda jeszcze bardziej tandetnie, śmiesznie i tanio, aniżeli w FL-u. Wrócę jeszcze do 90-tki. Bo wycieraczki są niklowane, a tu jest 92, są czarne. Generalnie w 90 roku już były czarne, a jak żeśmy kupili, ktoś gdzieś może po drodze zamienił i nie były czarne, to żeśmy to wszystko matowali, malowali czarnym matem, no bo klientom w tamtych czasach bardziej zależało na czarnych. 94, bodajże 5 września, prezentacja wersji EL. Możesz sobie lepiej jeździć na zimny łokieć, bo nie ma tej bocznej szybki. Jak się później okazało, samochód niestety nie był tak trwały jak tamte. Po prostu znacznie szybciej korodował i nikt nie potrafi do końca wytłumaczyć dlaczego. Troszkę o tym wspomnę w drugim odcinku. Cinkusie nie gniły, a to był samochód podobno po części wzorowany na cinkusiu. Zresztą zegary są zaadoptowane z cinkusia, zaraz je pokażę. A samochód bardziej gnił. To jest zegar z cinkusia, również jest sztywny. Jak jest sztywny, to znaczy, że nie był cofany, bo ciężko było, jak ten licznik się wykręciło. Tam z tyłu były takie dwa noski. Te noski uległy ułamaniu. W ogóle ciężko było włożyć z tyłu tą oryginalną uszczelkę, a już te noski to całkiem przeważnie, jak podchodziliśmy na giełdzie, aha, licznik jest luźny, to znaczy, że nasi już tu byli.
Wraz też z tym samochodem był nowy wzór kierownicy, również podobny z Cinkusia. Nieco pozmieniały się klucze do otwierania. Co jeszcze? Tutaj rękojeść na dźwigni zmiany biegów. To jest również zaadoptowane z Cinkusia. Tapicerki, z tego co pamiętam, chyba również. Tutaj jakby konsola środkowa się nie zmieniła. Ta wykładzina ściany grodziowej od wnętrza, bo tak to należy nazwać, czy ta tapicerka również ma inny wzór aniżeli w FL-u. Co jeszcze na stałe zagościło z EL-em we wrześniu 94? Przednie światła H4 halogenowe. Wcześniej do każdego malucha zakładałem sobie żarówki H4, kupując od niego odpowiednie reflektory, ale trzeba było założyć przekaźniki, bo bez przekaźników, wiadomo, paliła się instalacja. W EL-ach H4 były fabrycznie. Co dalej się działo z EL-em? W roku 96 w grudniu zaprezentowano wersję ELX, z tego co pamiętam. ELX-y miały tak zwany katalizator. O właśnie, zmieniły się normy emisji spalin i ta puszka tutaj doszła. Cały czas nie mogę sobie przypomnieć, po co była ta blacha w tym miejscu. Kurczę, napiszcie mi w komentarzu, no nie mogę sobie tego przypomnieć. Ona występowała już od gdzieś około 90 roku. Jak w 90 roku wprowadzono dyszę elektryczną wolnych obrotów, to wtedy już była ta blacha, ale po co ona była, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Powiem Wam, że skończyliśmy z autohandlem w roku 2001. Także jakby mój kontakt z maluchami wtedy się skończył i po prostu mi to gdzieś uciekło. Na początku roku, bodajże 97, mówię to wszystko z głowy, dawno na ten temat nie czytałem. Jeżeli się mylę, to mnie nieco sprostujcie. Nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale z tego co pamiętam, to na początku roku 97 oficjalnie zadebiutował jako maluch, a ten jest młodszy, jest w 90, ten jest bodajże 99, tak, ten jest 99. Jak wiadomo, jak w każdym samochodzie widać to po szybach, 99. W 98 zadebiutowała wersja Town i to była ostatnia modernizacja malucha. Doszły z tyłu zagłówki, to od wersji Town. Co ciekawe, ten tu pewnie nie jest za bogaty, bo znów ma fotele takie grube jak w FL-u, ale nie są one oryginalnie obite tapicerką. Reszta wnętrza nie uległa zmianie. Tu gdzieś pęknięta ta guma na dźwigni zmiany biegów. Muszę sobie to poprawić, ale już patrzę pod maskę, żeby sprawdzić, który to jest rok, żebym Was nie wprowadził w błąd. No i tak jak przypuszczałem, rok 1999, czyli rok przed zakończeniem produkcji. 22 września 2000 roku ta barwna historia dobiegła końca. Łza się wokół kręci. Produkcja malucha dobiegła końca. Na koniec wyprodukowano 1000 egzemplarzy wersji Happy End. Podobno jednak gdzieś znajduje się w jakimś muzeum w Krakowie. Druga, taka nieużywana wersja z tej ostatniej serii, znajduje się gdzieś tam w muzeum w Turynie. Dla mnie samochód najważniejszy, to co mieliście okazję słyszeć, z tego względu, że dzięki tym wspaniałym bolidom, czy jednemu z nich, udało się mi poznać żonę. Czerwiec, 50 lat od rozpoczęcia produkcji malucha, 20 lat jak jestem po ślubie. Do dzisiaj jestem szczęśliwy, a wcześniej byłem szczęśliwym posiadaczem wielu maluchów. Jeden dla mnie szczególnie ważny. Tak tu jeszcze sobie patrzę, czego nie powiedziałem. Nie powiedziałem, że bardzo ważne są okulary przy światłach. Jak nie było tych okularów, to jest element akcesoryjny, często żeśmy to dokładali, to strasznie wiało w środku i wiało tam po prostu do kabiny. Ten tu akurat, jak widać, nie ma okularów, bo fabrycznie one, te nowsze chyba powinny mieć, te starsze nie miały. Stąd tymi szczelinami strasznie dmuchało zimą do środka. Łącznie wyprodukowano ich ponad 4 miliony, z czego w Polsce 3 318 674 egzemplarze, o ile dobrze pamiętam. W Bielsko-Białej 1 152 366 egzemplarzy. W roku 75 otwarto zakład FSM numer 2 w Tychach i tam wyprodukowano 2 166 348 egzemplarzy. Łączna liczba egzemplarzy wyeksportowanych to 897 316. Rekordowa produkcja to rok 1980, wyprodukowano wtedy 214 000 egzemplarzy, a już w roku 81 wyprodukowano milionowego malucha. Na początku produkcji kosztował on 69 000 zł, na giełdzie był wielokrotnie droższy, gdyż wiadomo, trudno było go dostać, kolejki, zapisy. Można go było kupić za bony towarowe, to taka waluta PRL-u, można by ją porównać współcześnie do kryptowalut. Jak ktoś dysponował bonami towarowymi, kupował malucha poza kolejnością, jeżeli dostał talon od władz, kupował malucha poza kolejnością. I można jeszcze było kupić za dolary, z tego co pamiętam, w początkowym okresie produkcji kosztował 1150 dolarów. Popatrzcie, gdyby dzisiaj tyle kosztował samochód, 1150 dolarów, wszyscy byśmy jeździli nowymi. Tak oto prezentowała się to historia tego wspaniałego w PRL-u samochodu, marzenia wielu naszych rodaków. Kawał historii, nie tylko motoryzacji, ale kawał historii naszej pięknej ojczyzny, to właśnie ten samochód. Aż mi się łezka wokół kręci, wiecie dlaczego. Dla mnie osobiście ten samochód jest najważniejszy. No i to by było na tyle w części pierwszej. Odcinek był bardzo długi.
Nie chcę Was przynudzać, po prostu ten materiał podzielimy na dwie części.